Mając lat 12, myślałam, że będę światowej sławy pisarką i swoje pierwsze kroki stawiałam między innymi w różnych konkursach, które ani od języka polskiego pomagałam je wynaleźć. I jednym z nich, takim w ogóle moim największym możliwym życiowym osiągnięciem, było to, że pisałam opowiadanie, które z wielkim trudem mi szło. I okazało się, widzowie, że dostałam jakieś wyróżnienie i potem przyszła książka i okazało się, że moje opowiadanie jest w tej książce. Książka wygląda w ten sposób. Nazywa się Stadiony w słońcu, opowiadania olimpijskie, wydana w 2009 roku, ale jestem przekonana, że ja to opowiadanie pisałam w roku 2008. I powiecie mi, no i co? Przeczyta się tak beznamiętnie. Ja wam powiem, nie, ponieważ przygotowałam dla was prezentację w programie PowerPoint, która będzie ilustrować poszczególne rzeczy, które dzieją się w trakcie tego oto opowiadania i chciałabym, ale kto pytał? Twoja mama siedzi tutaj i pytała. Chciałabym, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście jest zrobiony w tym programie. Tutaj nie ma żadnego oszukiwania. Jak się robi, żeby rozpocząć pokaz slajdów? No tak, to się zaczął problem. Widać, że tego inżyniera już mam, ponieważ trudność mi sprawia odpalenie pokazu slajdów. Poranek był ładny, bezchmurny. Słońce powoli, jakby ostrożnie, aby nie zbudzić Piotrka, zaglądały przez szyby okien. Patrzcie, jak zagląda. Piotrek nie spał. Nienawidził poniedziałkowych poranków. Dziś jednak wszystko wydawało się takie inne. Nagły SMS zupełnie otrzeźwił Piotrka. Szybko złapał za swój telefon komórkowy. Na ekranie widniał napis: wstałeś już? Szybko odpisał. Czuł się świetnie. Dzięki tym zawodom będzie miał kolegów. Tak sobie postanowił. Nigdy nie miał w szkole dobrego kolegi ani przyjaciela. Mariusz, nawiasem mówiąc, jeden ze słabszych zawodników, kiedy dowiedział się, że Piotrek jedzie z nimi, poczęstował go nawet gumą do rzucia. Za to Sebek, lider w grupie, od tego czasu zaczął traktować Piotrka jak powietrze. Piotrek pokładał wiele nadziei w zawodach. Bardzo chciał wygrać, ale nie to liczyło się najbardziej. Najważniejsze, że jeśli dobrze wypadnie w biegu, będzie mógł wkupić się do grona chłopaków z klasy. Tak bardzo nie chciał już być sam. Szybko wstał, umył się i ubrał brązowe dresy. Wrzucił do plecaka napój batona i jedząc na stojąco śniadanie zastanawiał się, które założy buty. Ach, te buty! Piotrek miał do wyboru trzy pary. Nowe, ładne i markowe. Jego stare, ulubione halówki i klapki. O klapkach nie mogło być mowy, ale co z tymi dwoma? Obie pary, halówki i markowe, od kilku dni zajmowały tę samą półkę w szafce na buty i spierały się o to, które z nich pojadą na zawody. Zazdrosne klapki czasem się wtrącały, ale z braku języczku niewiele miały do powiedzenia. Piotrek wybierze nas! Najnowsze i lepsze! Odezwały się markowe buty sumy. Jeżeli wybierze was, straci szansę na wygraną. Nie! Nieprawda! Wykrzykiwały halówki, jakby chciały ukryć przed sobą straszną prawdę. Są przecież już stare i bezużyteczne. Właściwie w każdej chwili mogą znaleźć się w koszu. Jednocześnie ich gumowe serca czuły, że Piotrek pamięta, że to dzięki nim wystąpi w zawodach. Ta myśl podtrzymywała na duchu ich poplątane w supełki i drżące sznurowadła. Nagle drzwi szafki otworzyły się i wsunęła się do niej głowa Piotrka. Na jego opalonej twarzy widniał uśmiech. Czoło przykrywała nie dająca się ułożyć krzywka. Kucnął. Włożył nogę w nowe sumy. Halówki zdały sobie sprawę, że to koniec. Trudno. Musiało to kiedyś nastąpić. I wtedy chłopiec wstał. Spojrzał na nie. Poczuł się dziwnie nieswojo. Przecież tylko buty! Pomyślał. Na pewno tylko, zapytał jakiś głos w duszy. Ile im zawdzięczasz? Jak można cokolwiek zawdzięczać starym butom? To ja biegałem, nie one, pomyślał. Lecz po chwili zdjął sumy i włożył halówki. Hurra! Zwycięstwo! Dochodziły z języczków okrzyki halówek. Dziwne, że Piotr ich nie usłyszał. A może usłyszał? Trudno powiedzieć. W każdym razie teraz myślał już o swoich nowych kolegach. Do szkoły szedł wolno, chcąc swoim spokojem zaimponować kolegom. W
W duszy jednak wpadłby do szatni co tchu i krzyczał: jadę na zawody, będę miał kolegów. Zupełnie zapomniał o swoich dotychczasowych problemach. Jego nowi przyjaciele rozmawiali właśnie z panem Wiśniewskim, włefistą. Zauważył, że Sebek wskazuje na jego halówki i aż kładzie się ze śmiechu. Zrobiło mu się przykro, ale podbiegł do grupki i przywitał się. Nauczyciel WF-u poprosił go na bok. Co się mogło stać? Nie będę mógł wystąpić? Niepotrzebnie założyłem te wysłużone buty, pomyślał półprzytomny. Piotrek, powiedział spokojnie nauczyciel, czy na pewno dasz sobie radę? Jedziesz po raz pierwszy. Chłopak nie mógł przez moment wydobyć z siebie głosu. W końcu powiedział: tak! Dam radę! Jednak pytanie nauczyciela spowodowało, że poczuł się jak balon, z którego uciekło powietrze. W głowie pojawiła się myśl. Wszystko przez te okropne buty. 3 godziny później Piotrek stał z wielu innymi biegaczami na starcie. Wśród zawodników był Mariusz. No i oczywiście faworyt zawodów, Sebek. Serce Piotrka biło tak szybko jak nigdy w życiu. Na początku ze szczęścia, później ze strachu. W końcu już tylko ze strachu. 1000 metrów, jaki miał przebiec, wydawało się być zadaniem równym policzeniu i liści na brzozie. Kropel wody w oceanie. Albo gwiazd na niebie. Wiedział jednak, że pragnie podjąć tego wyzwania całym swoim wystraszonym sercem i chce dobiec do mety. Nagle sędzia dał znak. W uszach poczuł nieprzyjemny dźwięk gwizdka. Stało się! Teraz musi już tylko biec! Tylko. Jak dużo znaczy to słowo w obecnej chwili? Za dużo, o wiele za dużo. Ale biegł bez zastanowienia, byle szybko, byle nie ostatnim, byle nie najgorzej. I krople potu spływały mu po czole. Są ciężkie, natrętne, jak wielkie, głośno brzęczące muchy. Był coraz bliżej mety. Wyprzedzał powoli swoich przeciwników. Dziwił się, że to mu się udaje. Odzyskiwał wiarę w siebie. Tymczasem jego buty wcale nie miały się dobrze. Ostatkiem sił walczyły same ze sobą, z morzem markowych butów biegnących noga za nogą, ale przede wszystkim ze stojącymi w szafce butami sumy. Im bliżej było do mety, tym bardziej przeczuwały one mające nadejść katastrofę. Do mety zostało zaledwie 100 metrów. Sebek dawno dostał w tyle. Już nic nie może odebrać Piotrkowi zwycięstwa. Piotrek daje z siebie wszystko, gdy nagle... To niemożliwe! Zawadza butem o bieżnię, potyka się, przewraca, zwinięty w kłębek, pełen bólu i złości. Stara się podnieść, biec dalej. Nad sobą widzi kolejne parę nóg, które próbują go ominąć. W głowie kłębią się myśli: dlaczego? Zwycięstwo było tak blisko. Dlaczego? I zaraz pojawia się odpowiedź. Po te buty! Przeklęte buty! W chwili, kiedy czuje, że świat mu się wali na głowę, że jest do niczego, że marzenia nie mogą się spełnić, jedna para nóg zatrzymuje się przy nim. Ktoś podaje mu rękę! Skupiłam się w tekście. Pyta, czy może pomóc. Miało być podium, medal, grono kolegów, a jest Mariusz. Rzeczywisty przyjaciel Mariusz. Wróćmy do halówek. Zdawałoby się, że wylądują na wysypisku. Leżą do dziś w pudełku w szafie z naderwaną zalówką. Piotrek czasem otwiera to pudełko i zatapia się we wspomnieniach. Gdyby nie to, że jego stopa wydłużyła się o kilka numerów, założyłby je z chęcią raz jeszcze. Jeśli zaś chodzi o markowe buty, Piotrek nie pamięta nawet już dziś ich nazwy. 15 lat później Piotrek i Mariusz wyjechali za granicę, wzięli ślub w Amsterdamie, adoptowali 2 pieszków i 3 chłodków. Nie ma tego tutaj, ale mogłoby być.